Cześć, tu Alice i zapraszam do kolejnego filmiku z rysunkami. No i na początek takie małe rysuneczki. Tu jest mega uroczy Dylan. Niektórzy mogli widzieć go już na Instagramie. I taka naklejka dla mojej przyjaciółki. To jest jej ponsonka, ona uwielbia Hogwart. Ma szalik Gryffindoru. I w znaczku insygnie śmierci. Dalej tutaj ten zeszyt z moimi opowiadaniami. To wkleiłam tu jednak te oryginalne prace. I tu są dwa nowe rysunki. To jest drugi i ostatni rozdział. Miejmy nadzieję, że moja przyjaciółka tego nie ogląda, bo będzie miała spoilery. Tu jest anima i taki z jakiejś historyjnym. No, wkleiłam tutaj już te oryginały, bo po prostu moja drukarka nie współpracuje. I tutaj w segregatorze. O, tu. Oj, lampka. Tu jest. Jak ja to pokażę? O, Aki i Dylan, takie chibigówki. Markerkami. Markery mniej mi się rozlewają na tych kartkach zwykłych niż tych ze szkicownika. Speed draw, tak, ale speed draw jednak musiałam usunąć. Smutek. No tutaj Dylaki, taki mega uroczy. I tu Dylan. Przez te jego bokserki, te paseczki na bokach mi się strasznie kojarzy z tymi kąpielówkami z Anime Free. Tu jest Aki i ta właśnie ponsonka mojej przyjaciółki. No, anima. I tu jakieś bezgrołki. Dylan wygląda jak przerośnięta pianka. No i ten oto czarny szkicownik. Od boku wygląda śmiesznie, taki cały wypełniony. Więc idź na bok. Na początek w szkicowniku tu jest Miki. Trochę mi nie wyszedł, wiem. Więcej Mikiego. No, tu się chowa za skałą. I tutaj jego bardziej człowiecza wersja. To jest pluszowa mewa. Miki się boi ptaków. Taki. Kurczę, napisy się nie chcą wyostrzyć. W każdym razie taki mały komiks z Dylanem i Jakim. Rączki. Tu sobie prawie rękę wykręciłam, bo musiałam sobie pozować niestety lewą. I Dylan. Tak, i ten szkicownik nie nadaje się do markeru. Strasznie wpija tusz. Dlatego już tu go nie używam. Tu jest ten Werbin z Akim. Piłka. No tak, piłka. Taka do siatkówki. Miki. Nie mam pojęcia, o co chodziło w tym rysunku już. Szkicyk. Tak, niedokończony, bo nie. Tu jest jakiś kotek. I nawarek. Nawar mój kochany. A, chibi kucyki są przeurocze. Męczenie mojej nielubianej kredki. Ale w końcu znalazłam do niej jakieś minimalne zastosowanie. Ulubiony ship Ami. Tak. To jest Silver i Chris. Rozzłoszczony Miki. Tak, Miki jest jedną z tych postaci, która nigdy nie dorośnie i obraża się za wszystko. I kochany Torino. W pięknym różowym sweterku. Dylan. Czerwona nitka. Niektóre rysunki tak szybko pomijam, bo nie pamiętam już, o co w nich chodziło. Okej. Tu jest
do takiego jednego opowiadania. Właściwie opowiadania, którego nigdy nie napiszę. To jest rysunek, za który trafię do piekła, więc lepiej go nie pokażę. Sakit, który trzyma sobie rączkę na szyi i wygląda, jakby się dusił. I w telefonie weź się wyostrz. O. Ale mi się bardzo podoba. I tu, przy ogonku, nie mam pojęcia, skąd tu się wzięło pomarańczowe coś. Może dlatego, że rysowałam to przy samej lampce. Tu jest kolorowanie ogonka Sakita. Jego włosy koloruje tak samo. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Dylan. I to rysowałam w dniu, kiedy jechałam na mecz żużlowy. Było bardzo fajnie. Tam sobie gdzieś leży moja bransoletka. Alex? Tak, Alex. Czyli syn Arona i Jessego. Nie ma to jak mieć postać i nie umieć przeczytać jego imienia. Brawo. Dziwne fantazje jakiego? Anima, który widzi serduszko i. Tak, widzi serduszko i nie ma pojęcia, co to jest. I tu jest pseudoship, który naprawdę nigdy nie będzie aktualny i nigdy nie będzie prawidłowym shipem, bo te postacie żyją w innych uniwersach. A Stefek to postać Szlejch. To miał być kask. Dylanowi zaczesałam grzywkę do tyłu. No i to ten napis powinienem pójść do fryzjera przez to, że narysowałam mu za długie włosy. Ale i tak wygląda ślicznie. O, Torino jako cheerleaderka. Nie wiem, po czym on idzie. Tu jest testowanie czerwonych chyba kredek. Aaron, Dylan i Aki. Nie wnikamy. A tu nowe kredełki. A, spoiler. O, tutaj pomarańczowy rysunek. Nie lubię go. Nie lubię koloru pomarańczowego. I wielbię suche pastele na tło. Aaron i Nadia. Bo w końcu mam wystarczająco dużo czerwonych kredek i musiałam je sprawdzić. Dylan jako cheerleaderka? To miał być Redraw, ale po pierwsze się nie udał, a po drugie nie chce szukać starej pracy. Samochód jedzie. Fochnięty Aki. Tak. Tutaj też Aki w kapturku. Zaczątek komiksu CDN. I na podstawie tego najprawdopodobniej napiszę jakiegoś one-shota sobie. No. Nie umiem już używać mundurów na mokro. Kiedyś umiałam, ale już nie umiem. I takie słodkie minki. Dylan, Aki, Chris, Matt. Takie urocze. Tu mamy tak, jakiś szkicyk Nadii i też Nadię piseczkami. W ogóle nie widać tego ucha, bo ona stoi tak bardziej przekręcona bokiem. Znaczy łebek ma bokiem. Aki i brokat. Ten brokat to było zło, bo na koniec całe ręce miałam w brokacie. Mogłam w końcu zabłysnąć. W każdym razie Aki wyszedł całkiem fajnie. Chris ze swoim kotkiem. To jest księżniczka. To jest jej headshotik. To jest inspirowane, zwłaszcza ten krawat, mangą Kururi Nowa Boku no Ban. Jeśli ktoś lubi tematy yaoi, omegawerse i tak dalej, to bardzo polecam. Ale fajne jest.
Tylko chyba po japońsku jest cała, po angielsku jest z bonusowymi rozdziałami, a po koreańsku chyba jest tylko jeden rozdział albo dwa. Sakit i anima. On taki przybity trochę. Jakby nie mógł się z nim iść. Moje kochane ocusie. Aki, który wyszedł trochę jak masochista. Ale to było rysowane przy piosence True Masochist. Tu jest Miki. A to miała być jakaś dziewczyna. Syrenka. Ale nie chciałam jej kończyć, a Miki ma krzywo uszy. O, tu jest Aki i Chris. Tak, podobają mi się jego uszka. Nie wiem czemu. Rypa im bierze. O, tutaj są testy kredek. To jest to, że czerwone kredki wyglądają tak samo. Nie, każda ma inny kolor. No i tu sobie rysowałam. Aki wyszedł jak taki typowy ukaś. To był trochę pomysł wzięty od Mikotoni. Zapraszam do niej. I to są fuzje postaci, których chyba nigdy bym nie dała razem. Tu jest Dylana i Krisa, a tu jest Werbina i Jakiego. Wyglądają fajnie, ale nie, to tak być nie może. Malutki Aki, jego tata William. Mama smoczek. A tutaj jest. Bardziej są. Headshoty paczki Dylana. To jest Tyler, Max, Grayan i Silver. I Dylan. W ogóle tu jeszcze z niej powinien być Orion, ale uznajmy, że go wywalili. I nicość. Niedługo ten szkic mi też się skończy. Także na koniec chciałam tylko przypomnieć, albo wspomnieć, że najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu będzie filmik z adopcją. No. Także dzięki za uwagę, do usłyszenia. Cześć!